Z Ewangelii według świętego Marka. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Dajecie jeszcze radę? Patrzę, dziewiąta. Kochani, tak jakoś od niedzieli nie mogę, jakby nad tym. Nie, to będzie złe określenie, nie mogę hmm. przejść nad tym. To słowo nie może mnie opuścić od niedzieli, tak? Ten, ten ostatni fragment, gdzie przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko im zabraniali. I pan Jezus się mocno zdenerwował. Liturgicznie to nie zabrzmi dobrze, jak powiem, że wkurzył, ale od strony ludzkiej to tak wyglądało że Pan Jezus bardzo się zdenerwował na apostołów, że oni bez konsultacji z Nim zabraniali rodzicom przynosić Mu dzieci. To go bardzo zirytowało, bo On pragnął tego, aby położyć na dzieci ręce i je pobłogosławić. Co więcej, powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak te dzieci, nie, nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdziecie do Niego, tak? I wiecie, gdy tak z tym słowem chodziłem, to zrozumiałem bardzo mocno, że my czasami jesteśmy jak apostołowie, którzy zabraniają drugiemu spotkać się z Jezusem, ale spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. Bo zobaczcie, gdzie dzisiaj spotykamy Jezusa? No spotykamy Jezusa, który jest tutaj realnie, fizycznie obecny w sakramencie Eucharystii. Bez dwóch zdań. Spotykamy Go bardzo intymnie, kiedy przyjmujemy Go do swojego serca. Spotykamy Go zawsze, kiedy nawiedzimy, nie wiem, kościół, kaplicę. Ale przede wszystkim i najczęściej, najczęściej spotykamy Jezusa, kiedy spotykamy drugiego człowieka. Bo przecież w każdej i w każdym z nas mieszka Bóg, mieszka Jezus. I zobaczcie, ile jest takich sytuacji, że przez nasze grzechy, przez nasze wybory, przez nasze uprzedzenia jesteśmy jak apostołowie, którzy nie pozwalają się dzieciom spotkać z Jezusem. To znaczy, nie pozwalamy drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. To mnie, słuchajcie, bardzo gdzieś uderzyło. Bardzo, bardzo to za mną idzie od niedzieli. Gdzie zabraniamy właśnie przez grzechy i zabraniamy też przez jakąś taką społeczną agresję, w której żyjemy. Zobaczcie, taka paradoksalna sytuacja, gdzie jesteśmy tak. Od jakiegoś czasu pociachani w społeczeństwie, tak jesteśmy do siebie agresywnie nastawieni, często. Tak nie potrafimy znaleźć wspólnego języka. Tak nie potrafimy w drugim człowieku zobaczyć Pana Boga, że to jest porażające. Co więcej, zobaczcie, jak ostatnie półtorej roku oddaliło nas od siebie, jak się nam popsuły relacje. Jak przestaliśmy się spotykać, jak przestaliśmy się odwiedzać, jak wrogo patrzymy nieraz na drugiego człowieka, zobaczcie, co się z nami podziało. Wiecie taka paradoksalna sytuacja, żeśmy ustalali z Adamem i, i z Darkiem, kto co głosi, to Darek się śmieje, to weź Ewangelię, bo tam jest o dotykaniu dzieci przez pana Jezusa, tak? To ja się za to nie biorę. Bo doszliśmy już do tego przez różne sytuacje, które mają miejsce, że na przykład przestaliśmy błogos... Ja na przykład przestałem błogosławić dzieci w czasie komunii. Kiedy rodzice przychodzą z dziećmi, trzymają dzieciaki za rękę i przychodzą do komunii rodzice i mają ze sobą dzieci, to zazwyczaj rodzice brali dzieci po to, żeby ksiądz zrobił dziecku krzyżyk, tak? Ale ja przynajmniej dwa razy w ostatnim czasie usłyszałem od rodziców, proszę nie dotykać mojego dziecka. Kiedy zrobiłem przy komunii krzyżyk. Więc nie dotykam dzieci nie błogosławię. Błogosławię w sercu jak przychodzą, ale nie kładę już na nich ręki. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, jak byłem. Jak, jak byłem wikariuszem w Krakowie i żegnałem się z moją szkołą, podstawówką, której uczyłem. Miałem pożegnanie z nauczycielami, pożegnałem się z nimi i była taka pani wicedyrektor, która z jakichś powodów nie była na tym spotkaniu, poszedłem do dyrekcji się pożegnać. No i nie wiem dlaczego, tym bardziej, że ta pani dyrektor deklarowała się jako niekatoliczka, że tak powiem. Nie wiem dlaczego odruchowo, żegnając się z tą panią dyrektor, zrobiłem jej krzyżyk na czole. Nie? Cała dyrekcja w śmiech, nie? cały sekretariat po prostu się pokładał ze śmiechu. Dzisiaj bym się nie odważył tego zrobić, nie? Dzisiaj bym się tego, słuchajcie, nie odważył zrobić. Zobaczcie, oczywiście to wszystko się wydarzyło, dlatego że ten lęk w ludziach też nie wziął się znikąd. Bo w ostatnim czasie, zobaczcie, ile razy słyszymy o tym, że choćby i dzieci w kościele. Zostały skrzywdzone, że wydarzyły się krzywdy w kościele, które nie powinny się nigdy, nigdzie na świecie wydarzyć nie tylko w kościele, nie powinny się nigdy na świecie między ludźmi wydarzyć gdzie zostały skrzywdzone dzieci, na przykład przez duchownych, a biskupi, którzy mieli chronić te dzieci i wspólnotę mieli chronić, to chronili bandytów i przestępców. Przesuwając ich na kolejne parafie, żeby krzywdzili kolejne dzieci. Co więcej, coraz częściej słyszymy o tym, że w kościele doznają krzywdy dorośli, tylko w krzywdę dorosłych się nie wierzy, bo się mówi: No co, przecież była dorosła, przecież był dorosły, wiedzieli co robią. Nikt nie jest w stanie uwierzyć na przykład, że ktoś kogoś do krzywdy doprowadził przez przemoc psychiczną, przez podprogową agresję, która była wsączana przez wiele na przykład miesięcy, i ktoś w pewnym momencie był bezbronny, bezbronny. A wierzy się oprawcom. Wiecie, jak trudno udowodnić, na przykład, że mąż się psychicznie znęca nad żoną? Jak nie ma siniaków, to nie ma przemocy. Ile jest takich sytuacji? A najgorsze jest to, że wydarzyły się te straszne rzeczy w kościele. A ci, którzy zostali, mieli, powinni być wsadzeni do więzienia, byli przesuwani na kolejne parafie. I to sprawia też, że my jako wspólnota yy, Obudziliśmy agresję społeczną przez nasze grzechy. Mamy w tym swoją winę jako wspólnota Kościoła. I ona jest niesamowita. Ja... Mieliśmy, mieliśmy, słuchajcie, kongres nowej ewangelizacji w Łodzi, słynny, o którym już odmieniany przez przypadki, <grym> z powodu <grym> wiadomo dlaczego. <grym> I znaczy sprawa była poważna. Teraz to, co najpoważniejsze się wydarzyło, to już nie było na kongresie, ale w czasie kongresu w Łodzi poszedłem przejść się tak, ulicą Piotrkowską, która, która jest tak, tak słynna. Słuchajcie, kulturalni ludzie jedzący drogie, drogie posiłki, pijące drogie wino. Krawczyk śpiewał, że życie jest za krótkie, żeby pić tanie wino, ale to więc zrozumiałe, że pili dobre wino, ale wiecie, jak zobaczyli, że mam koloradkę, no to co, co parasolki słyszałem? Ty chu, ty, ty, ty taki, ty, ty siaki, ty owaki, słuchajcie. Ja nie mam nic przeciwko, że ktoś mi mówi, proszę pana, jak idę w koloradce czy w sutannie, czy mi powie, nie chcecie tu widzieć. Tak? Dzisiaj na Facebooku przeczytałem komentarz, w którym pan pisze, y, wynoś się z Facebooka. Nie chcemy cię tu, nie? <grym> na przykład. Nie? No, ja go jestem w stanie zrozumieć. Ja się nie obrażam, rozumiem go. Ale słuchajcie, zobaczcie, czy nie możemy powiedzieć tego w kulturalny sposób, tylko trzeba wyzywać kogoś. Właśnie, i używać takiej, ta, ta, tak agresywnej komunikacji. To jest, to jest straszne, nie? To jest straszne, że my popadliśmy w jakąś komunikacyjną agresję, że po, pociachaliśmy relacje, że pozamykaliśmy się na siebie nawzajem, że po prostu jako, zachowujemy się jak apostołowie, którzy zabraniają drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. A tymczasem, słuchajcie, tak niewiele trzeba, żeby to naprawić. Tak niewiele trzeba. Wiecie, w niedzielę mieliśmy taki gorczański raj dla życia. Siedzicie profeto, to pewnie słyszeliście. O czterech lat organizujemy ten gorczański raj dla życia. Zrodził się spontanicznie po śmierci mojego wujka, który umarł nagle w wieku 40 paru lat na tętniaka aorty. Był pasjonatem gór, życia, był ratownikiem medycznym, przewodnikiem górskim kochał życie, był koneserem życia po prostu, nawet w tym, że po robił genialne zdjęcia, potrafił uchwycić każdy genialny moment i, i jakoś spontanicznie się zrodził. W tym roku to już kilkaset osób, dwudniowa impreza i biegi, i raj. no wielu z was tu patrzę było na Turbaczu. Oczywiście kończymy to Eucharystią wspólną w naszej sercańskiej kaplicy pod Turbaczem. I słuchajcie, tak Niewiele trzeba, tak sobie pomyślałem na tym rajdzie, zresztą dzieliłem się tym właśnie podczas tego słowa, które przecież no było to, które odczytałem przed chwilą. Gdyby z tych gór, gdybyśmy mogli z tych gór znieść tą, tą atmosferę na ziemię, te parę set metrów w dół. Słuchajcie, w górach każdy się do siebie uśmiecha, każdy się pozdrawia. Nikomu nie przeszkadza, że jestem księdzem. Każdy mi się mówi cześć, hej. Ta. Życzliwi jesteśmy dla siebie. Dlaczego nie możemy tego przenieść w dół? Parę set metrów w dół, na ulicę, do sklepów, do pracy. Przecież to tak niewiele trzeba. Dlaczego góry mają być takim uprzywilejowanym miejscem? Przecież moglibyśmy tę życzliwość przenieść na dół. Zejść na Ziemię z tym i wszystko by się odmieniło, słuchajcie. Nagle człowiek by spotykał Jezusa w drugim człowieku, jak spotyka go w górach. Przy całej życzliwości, którą, którą tam mamy, nie? Po prostu codzienność, która mogłaby być naprawdę piękna. Wiecie, możemy się śmiać z Amerykanów, nie? Śmiejemy się z Amerykanów, że oni są tacy cały czas. Cześć, cześć, Hałaja, Hałaja. Nie masz prawa odpowiedzieć, że jak cię pyta, jak się masz, to nie odpowiadaj mu, co u ciebie, że nie wiem, teściowa choruje, że mąż ci się ma grypę, że dzieci kiepsko w szkole. Idą. Nie! Choćby ci, nie wiem, umarł ktoś, to masz powiedzieć, że jest wszystko w porządku. Bo jak powie, że coś jest niedobre, to się tak zakręci, że nie będzie wiedział, co zrobić, jak z tego wybrnąć, co odpowiedzieć. Hałaja, Hałaja i tyle, tak? Oczywiście troszeczkę mówię to z, z uśmiechem, ale możemy się właśnie uśmiechać, że tak jest. Ale słuchajcie, wiecie, jak to pomaga w życiu codziennym? Jak ludzie są dla siebie tak życzliwi? Jak głosiłem kiedyś rekolekcję w jednym z seminariów w Stanach i chodziłem sobie codziennie pobiegać do parku, który był o jednej porze, bo zawsze po obiedzie szedłem o tej samej godzinie. I zawsze codziennie mijałem takiego samego, taki pan yy, biegał. Codziennie o tej samej porze i codziennie żeśmy się pozdrawiali. Hałaja, hałaja, i mijaliśmy się w tym samym miejscu, nie? I pewnego dnia gdzieś tam byłem zamyślony i on mnie pozdrowił, a ja mu nie odpowiedziałem. Słuchajcie, on się zatrzymał, dogonił mnie, pyta się mi, men, wszystko dobrze? Nie masz udaru, coś ci się zgło... słońce ci nie. Wszystko w porządku z tobą, nie wezwać pomocy. Ja mnie dlaczego? No bo nie odpowiedziałeś. Wiecie, no? A u nas wchodzisz kurczę, do sklepu, mówisz Hawaja, a oni a ludzie. Co ty? Odnie... Co, co ty co ty chcesz? Co ci się nie podoba? Co? Co ci się nie podoba, nie? Przypomina mi się liceum, jak jeździły, jeździliśmy z kolegą do, tak, do, do dziewczyn w słopnicach to było. Jak przy, koło Limanowej przekraczaliśmy granicę Słopnic, to często miejscowi się zatrzymywali, pytali nas, macie paszport? <laughs> <laughs> trzeba było mieć paszport, żeby wjechać do Słopnic. <laughs> no i często jest tak, nie? że kurczę, pytamy, a masz paszport, żeby w ogóle się odezwać? Nie? A wiecie, tak niewiele trzeba, nie? Wspomniana Ameryka, słuchajcie, byliśmy, pandemia wybuchła, mieliśmy kongres nowej ewangelizacji polonijny, mieszkaliśmy z biskupem Grzegorzem w takiej parafii pod Chicago i mieliśmy jechać na bierzmowanie do Cystersów. No i wypożyczyliśmy sobie takiego samochód, takiego vana w tym wypożyczalni. No i zrobiłem taki błąd, miałem kluczyk w plecaku. Wziąłem te rzeczy Biskupa i plecak, wrzuciłem do bagażnika, ale nie otwierałem całego auta, tylko otworzyłem sam bagażnik. I jak no byłem pewien, że to auto się nie, nie zamknie jakby z tym kluczykiem w środku. Ale okazuje się, że jak nie otworzysz reszty, tylko sam bagażnik, no to zamkniesz kluczyk. No i tak zrobiłem. Więc jakoś tam probosz powiózł biskupa do tych cystersów, a ja zostałem, wezwałem asystans, przyjechali. Myślę, przyjadą superkomputerem, podejdą pod drzwi, otworzą samochód. I tyle. No, a wszyscy już trąbili, że ten koronawirus normalnie chodzi ulicami, że trzeba się pilnować, wszedz i tak dalej. A tu nagle podjeżdża ta pomoc drogowa, stara, taka Toyota Camry, taka rozwalona, przechylona na bok, z pomarańczowym kogutem, i wychodzi z tej y, Toyoty y, taki Bob Marley, nie? czyli Taki wyluzowany gość z dredami no nie, i, ten, i taką kolorową czapką na, na, na głowie. No i tak się kiwa, nie, tak się buja i mówi: hałaj amen, nic się nie martw. I ja mam w głowie tego koronawirusa, który już szaleje po ulicach, a on mi tak przychodzi, tak mnie objął, przytulił, tak mocno i mówi: Pomogę ci się ja mówi, Jezu, no jestem normalnie w raju, nie? No i to się nic, pewnie już choruję na tego Na pewno zachorowałem już w tym momencie, no ale trudno je za ten moment, kurczę, to no po prostu wiele bym oddał. No i co, i podszedł, otworzył bagażnik, wziął takiego klina kauczukowego, włożył w te drzwi, no nie. I drugi, z drugiej strony wyciągnął pręta, zagiął go na końcu, przez tą szparę włożył tego pręta do środka, pociągnął za klamkę i otworzył mi samochód. <śla> to był jego superkomputer. No, i ja cały już zarażony, myślę, no nie, tym koronawirusem, którego zawiozę do Polski jako pacjent zero. E, słuchajcie, myślę, dam mu kurczę ten 10 dolarów i, i, i niech już jedzie, nie? A on mówi, Podchodzi do mnie, przytulił mnie i mówi: Nie bój się, mówiłem, że ci pomogę. <słuchajcie>, Słuchajcie, ile by się nam żyło łatwiej, ile byłoby lepiej, gdyby odrobinę takiej życzliwości. Czy my mamy mało zmartwień? Nie mamy mało zmartwień. Mamy wystarczająco. I wystarczyłoby nie przeszkadzać panu Jezusowi w tym, żeby drugi człowiek przyszedł do Niego. Wystarczyłoby nie być apostołem, który, nie być jak apostołowie, którzy zabraniają drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. Nie? Tylko tyle. Naprawdę tylko tyle. Nie trzeba, nie trzeba nic więcej. Chciałoby się dzisiaj powiedzieć, słuchajcie za Panem Jezusem, pozwólcie ludziom przychodzić do mnie. Bo jeżeli dopuścisz do siebie drugiego człowieka i okażesz mu trochę życzliwości, to on się spotka z Jezusem w tobie. Jeżeli ty wyjdziesz do drugiego człowieka, to się spotkasz z Jezusem w drugim człowieku. Nie patrz, jak jest uczesany, jak jest ubrany czy ubrana, czy ma tatuaż czy nie, czy ma takie poglądy czy inne, czy tak głosował czy siak. Czy Pan Jezus. Czy Pan Jezus patrzył skąd te dzieci pochodzą? Czy są od Pogan, czy są od Żydów, czy są od Samarytan, czy ich rodzice są tacy, czy siacy? Jak się Pan Jezus chciał z nimi spotkać? Na pier... Jaka była pierwsza płaszczyzna spotkania? To, że są ludźmi, który... za których On oddał życie, to jest jedyna płaszczyzna. To jest jedyna płaszczyzna. A zobaczcie, jak my wybieramy ludzi którym dajemy prawo lub odmawiamy prawa spotkania z Bogiem w drugim człowieku. Bo zanim doprowadzimy do tego spotkania, lub nie, to ten drugi człowiek musi przejść ścieżkę zdrowia. Bo nie daj Boże, że nam coś nie zagra, bo nie jest po naszej myśli, bo nie jest taki, jak ja myślę, że powinien być, i już jest przegrany. A kto nam dał prawo, żeby decydować, kto jest lepszy, a kto gorszy? Nikt nam takiego prawa nie dał. Nikt. Czas więc, słuchajcie, rozprawić się z nas z postawą apostołów, którzy zabraniają drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem. Szkoda marnować życia, słuchajcie, na to, żebyśmy się tak dalej mieli poniewierać. Jak sobie pomyślałem na turbaczu o tym moim wujku, 42 czy... Patrzę na moją małą, 43 lata? 43 lata miał Mark. Najmłodszy brat moim. Kto myślał, że facet zakończy życie na 43 roku? W niedzielę się z nim spotkałem, wyjeżdżałem od jego brata, biegł za mną, żeby mi dać jeszcze miód, który, który miał świeży, tak? A w środę nie żył. W środę nie żył. Ile jest takich sytuacji w naszym życiu, w naszych rodzinach, że mówimy Jezu, gdybym wiedział, że On umrze, to byśmy to zrobili, tamto, siamto, wamto. A skąd wiesz, czy nie umrzemy jutro, albo dzisiaj? I co? Chcesz sobie nad trumną pluć w brodę, że można było coś zrobić? Ale nie myślałem, że już się zawinie, jak to mówimy. No, kto to przewidzi? Nikt nie przewidzi. Ktoś, kto stracił nagle bliskiego, to wie o czym mówię. Moja babcia była w poniedziałek bodajże przed śmiercią na pogrzebie koleżanki, która zmarła nagle i mówiła. Dla, dla tych, którzy odchodzą, taka śmierć jest piękna, ale dla tych, którzy zostają po nich, jest bardzo trudna. Powiedziała to w poniedziałek po południu. W środę wieczorem babcia nie żyła. A? Nikt z nas nie wie, ile nam zostało czasu. Nie marnujmy go na to, żeby przeszkadzać. Drugiemu człowiekowi w spotkaniu z Jezusem w drugim człowieku. Kończąc, chcę Wam jedną rzecz opowiedzieć, taka, która gdzieś tam bardzo żyje ostatnimi miesiącami. Kończyłem rekolekcję, chyba mówiłem to przy okazji projektu Józef. Wspominałem też tę historię na Turbaczu w niedzielę. Kończyłem rekolekcję na Dolnym Śląsku w jednej parafii. Opowiadałem, słuchajcie, to w ostatni dzień opowiadałem o takiej sytuacji, kiedy pracowałem w Krakowie, poznałem taką rodzinę, gdzie e, ojciec zbankrutował w wyniku tam problemów finansowych firmy i popadł w alkoholizm, wpadał w takie ciągi alkoholowe, nic nie pomagało, ani terapie zamknięte, półotwarte, po prostu... Nic. I wrócił po kolejnej terapii i siedział w kuchni, patrzył w okno. Podjął decyzję, że się chce zabić, ale pójdzie, kupi sobie ostatnią flaszkę wódki, wypije i się zabije. I jego córka, osiemnastoletnia, nie wiedząc o tym, co on sobie myśli, weszła do kuchni, siadła naprzeciwko niego, popatrzyła mu w oczy, wzięła jego ręce w swoje i powiedziała: Tato, kocham cię. I od tamtego momentu ten człowiek nie wziął kropli alkoholu do ust. I opowiedziałem tę historię. Po mszy świętej poszedłem do przedsionka spakować książki do samochodu, bo nocą przejeżdżałem na inną parę I pakuję te książki, wszyscy już poszli, a podchodzi do mnie taki człowiek, który widziałem, że no jest w ciągu alkoholowym, który miałem wrażenie, że po prostu jest bezdomny też, bo, bo po prostu... Był w tragicznym stanie i pytał mnie, czy mógłbym go wyspowiadać. Wziąłem go do konfesjonału, wyspowiadałem go i tak spontanicznie po tej spowiedzi wziąłem go do przed tabernakulum, żeby mu udzielić pana Jezusa. Udziel, udzielić komunii, żeby mu dać pana Jezusa. I dałem mu tego pana Jezusa, on się popłakał i tylko tyle mi powiedział, proszę księdza: no Miałem nadzieję na spowiedź, ale w życiu bym sobie nie pomyślał, że mogę przyjąć komunię. No i pyta mnie, czy mi jeszcze nie przyjąć, nie pobudź przy książkach. Ja mówię, że nie, już nie zostało i, i poszedł. Słuchajcie, po paru dniach Przemek, nasz, nasz rzecznik, przynosi mi wiadomość z Facebooka, gdzie ten mężczyzna pisze, że przechodził obok kościoła, żeby kupić ostatnią butelkę wódki i się zabić. I usłyszał tę opowieść i pomyślał sobie, że bardzo pragnie, aby jeszcze raz przed śmiercią jego córka, która mieszka w Irlandii od lat, której dawno nie widział, żeby dotknęła jego dłoni, żeby zrobiła to od raz przed śmiercią. Dlatego dla niej przestaje pić. Nie wiesz, ile czasu ci zostało. Nikt z nas nie wie. Pomyśl sobie, których rąk chciałabyś i chciałbyś jeszcze dotknąć, zanim odejdziesz, albo których rąk chciałabyś, albo chciałbyś dotknąć, zanim odejdą. A zależy to tylko od tego, czy usuniemy z siebie te uczucia, które mieli apostołowie, zabraniając dzieciom spotkania z Jezusem. Bo wtedy sprawimy, że po prostu usuniemy wszelkie przeszkody na drodze do spotkania Jezusa w drugim człowieku. Amen.